Dzień dobry, witam w ostatnim akcencie dzisiejszego spotkania na konferencji prasowej. Napłynęło trochę różnych pytań od naszych widzów, w związku z czym chciałbym je skierować do tych osób, które są dzisiaj ze mną. Jest tutaj Paweł Krawiec, witam. Witam. I Marek Pawlonka. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Panowie, takie pytanie może na start do Pawła o to, jak wygląda stan plantacji po zimie. Zastanawiamy się wszyscy, co to będzie. Spore opóźnienie z tego, co widzę jeżdżąc po kraju. Czego się można spodziewać? Jak myślisz, jak natura sobie poradzi z tym? Co do tej pory się wydarzyło? Tak, najlepiej zacząć jest mówienie o rynku majnowym od naszego własnego kraju, więc jesteśmy po zimie bardzo, może nie tyle nietypowej, co mroźnej, tak jak to bywało dawnymi laty w Polsce. Po ciepłym grudniu temperatura w styczniu spadła do minus 22 stopni, 24 miejscami. W związku z tym po zimie obserwowaliśmy dużo uszkodzeń w produkcji malin w tunelach, zwłaszcza malin pozostawionych, dokładnie pędów pozostawionych na zbiór letni, czyli uprawianych w technologii zbioru podwójnego. Wiele plantacji ucierpiało i to w dużym stopniu. W gruncie chwilowo po zimie takich uszkodzeń nie widzieliśmy, natomiast to, co było do zaobserwowania, to bardzo, bardzo powolny rozwój większości plantacji. Natomiast całe, i maliny zwane popularnie jesiennymi, które zbieramy w Polsce od początku sierpnia do końca września, przezimowały normalnie i wszystko wyglądało na to, że jest dobrze. Zaczęły wegetacje, pędy zaczęły wybijać. Wszystko zmieniło się 2,5 tygodnia temu, kiedy temperatura przy gruncie praktycznie na terenie całej Polski spadła do minus 6, minus 7 stopni. No i w tym momencie myślę, że niestety trzeba powiedzieć, że podaż surowca z plantacji malin jesiennych, zwłaszcza dla przetwórstwa produkowanych bez osłon, jeśli nie były zabezpieczone też okrywami, jakimiś włókninami na okres tych mrozów wiosennych, to niestety podaż będzie bardzo skromna i obawiam się, że niewielka. Więc tutaj są największe szkody w tym momencie. Oczywiście wszystko zależy od wegetacji. Jeśli byłoby w następnych miesiącach ciepło i wilgotno, to te zbiory zaczną się z 3-tygodniowym opóźnieniem, czyli nie na początku sierpnia malin jesiennych, tylko gdzieś pod koniec sierpnia. W przypadku malin letnich w tej chwili wegetacja jest bardzo opóźniona. Faza zaawansowania rozwoju roślin to są dosłownie 3-4 liście właściwe, jeśli mówimy o plantacjach w gruncie otwartym. Więc powinniśmy już widzieć kwiatostany, a kwiatostanów nie widzimy. Więc kwitnienie, tak patrząc obiektywnie, to pewnie zacznie się gdzieś w granicach połowy czerwca, więc zbiory mogą wystartować, obawiam się, że około 10 lipca malin w gruncie otwartym. No i niestety trzeba być przygotowanym na to, że te mrozy wiosenne, które wystąpiły, odbiją się na plonowaniu. Możemy w czasie zbiorów obserwować gwałtowne zamieranie pędów maliny, a więc jakby skomasowane dwa czynniki. Porażenie pędów przez choroby grzybowe w poprzednim roku plus uszkodzenia mrozowe. Tak więc ja nie przewidywałbym gigantycznych plonów w Polsce, wręcz odwrotnie. Raczej plony na poziomie sprzed 2 lat. Nie wiem, czy kolega się ze mną zgodzi. Niżej to myślę, że mam nadzieję, że nie będzie, aczkolwiek chyba musimy być przygotowani na różne do tej pory nieoczekiwane rozwiązania. No właśnie, Marku, ja też podzielam tę opinię, którą przedstawił Paweł, że w tym roku zbiory mogą być nieco słabsze niż byśmy tego wszyscy chcieli. Domyślam się, że maliny, jeśli chodzi o zapasy maliny, to już prawie jej nie ma. Co to może oznaczać w kontekście tego, jak zachowa się rynek w nadchodzących miesiącach? Myślę, że powinniśmy zachować pewną powściągliwość i rzeczywiście naprawdę ocenić
możliwości tego rynku, możliwości produkcyjne. Całe szczęście, że tylko nie Polska jest jedynym producentem tych malin, ale jeszcze mamy resztę świata. W Serbii nie jest tak najgorzej, jeśli chodzi o zbiory. Koledzy z Bułgarii mówili naprawdę, że spodziewałem się o wiele lepszych zbiorów niż w tamtym roku, a więc ta sytuacja ma jakiś tam wpływ na nasze problemy takie, które są związane z maliną. Najważniejszą rzeczą jest, żeby uspokoić tą sytuację, ponieważ no, nigdy nie ma takiej możliwości, żeby płacić jakąkolwiek cenę sobie wymarzymy. To rynek ma swoje zasady i rzeczywiście musimy bardzo, bardzo uważać, żeby ta malina była dostępna, żeby nie przybrała jakichś tam poziomu szalonych takich cen, bo to będzie problem dla każdego. Pamiętamy rok 2015, kiedy malina osiągnęła gigantyczne ceny, no i później rzeczywiście te, no, oprócz produktów, których wysoko pozycjonowanych, prawda, brandowych na tym, to w zasadzie znikł rynek produkcji produktów malinowych private label albo marki wojującej. Tych rzeczy nie było i zapotrzebowanie na malinę pomimo spadło poniżej oczekiwań. Nowoczesny handel ma możliwości stymulowania właśnie tym popytem i naprawdę należy uważać, żeby ta cena nie została przegrzana. Sądzę, że tak jak w roku ubiegłym, cena na malinę będzie uczciwa i będzie taka, która zadowoli wszystkich operatorów rynku, zarówno producentów, jak i przetwórców. I to jest właśnie coś na tym, co powinno być uwzględniane zawsze właśnie w tym podziale, jak to ładnie Michał powiedziałeś, tortu malinowego. Tak? Każdy, żeby operator tego łańcucha dostał, żeby miał swój poziom zysku i mam nadzieję, że tak to nastąpi, tak jak w tamtym roku, tak i w tym roku. Wiem, że to bardzo trudne pytanie i mało kto lubi na nie odpowiadać, ale muszę zapytać, bo to interesuje wielu naszych widzów z pewnością. Jak przewidujesz, jakie mogą być ceny w tym roku? Tego się nie da przewidzieć. Ukształtuje go naprawdę niezawodny rynek. Także, że żadna kwota tutaj, będąc odpowiedzialnym komentatorem tego, na tym nie potrafię stwierdzić i wyrazić, jak jest. Z pewnością będzie to uczciwie wypracowana cena rynkowa, zależna od bardzo, bardzo wielu zmiennych. Bardzo dziękuję. Oprócz nas tutaj w studio z nami są także uczestnicy konferencji z Chile i z Ukrainy. Pierwsze swoje pytanie skieruję na wschód. Na Ukrainie wiemy o tym, że ta produkcja generalnie jagodowych bardzo mocno rośnie. Chciałbym zapytać o to, jak wygląda promocja. Słyszałem, że są pewne osiągnięcia po stronie ukraińskiej w zakresie promowania konsumpcji jagodowych, także malin. Nie wiem, czy jest na Miria. Yes, I'm here. Tak, jestem z Państwem. Do you hear me? Czy mnie słyszycie? Tak, tak. Jeśli mógłbym prosić o odpowiedź na to pytanie. Wiem, że macie duże osiągnięcia. Chciałbym zapytać, jak je napędzacie. Czy są jakieś, być może na poziomie krajowym realizowane projekty? Frankly speaking, szczerze mówiąc, nie powiedziałabym, że mamy jakieś wyjątkowe programy promocyjne, informacyjne. Cała promocja jest bardzo dobrze kierowana w Ukrainie, niekoniecznie na ostatecznego konsumenta czy klienta. Bardziej promujemy się wśród farmerów, promujemy dywersyfikację biznesu. Popularność na poziomie biznesowym, ale również celujemy w ostatecznego klienta i tu jest jeszcze całkiem sporo miejsca, żeby rosnąć. A jak w takim razie wygląda to na poziomie międzynarodowym? Czy z perspektywy Antonio twojej byłaby możliwość, żeby może w ramach IRO zrealizować jakieś działanie, które pomogłoby plantatorom sprzedawać więcej? Good afternoon.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo zaprosili mnie na spotkanie w ramach konferencji prasowej. Jeden z celów organizacji IRO, czyli Międzynarodowej Organizacji Malinowej, jest zwiększenie rynku malinowego na całym świecie. Rozmawialiśmy o możliwościach, żeby stworzyć taki międzynarodowy program promocyjny, co samo w sobie nie jest bardzo łatwe. Kiedy mówimy o 12 czy 13 krajach, które muszą wyrazić swoją zgodę na wspólny program, który będą też finansować. Natomiast myślimy o takim pomyśle, o czymś takim, co pewnie pojawi się na spotkaniu zarządu naszej organizacji, które odbędzie się dzisiejszego popołudnia. Jednym z celów IRO, jak mówiłem w swojej przemowie, to zwiększanie rynku malinowego, a to zwiększanie musi być wspierane przez programy promocyjne. Kilka lat temu braliśmy udział w programie krajowym Stanów Zjednoczonych, który trwał 5 lat, który z mojego punktu widzenia był dość skuteczny. Zatem mamy nadzieję, że możemy mieć promocyjny program, który pojawi się globalnie, co, jak mówiłem, nie jest łatwe, ale podejmujemy działania w tym zakresie. Dobrze to słyszeć. Takie działania podejmujemy też w Polsce. Pawle, gdybym mógł Cię poprosić o nakreślenie tych działań, zarysowanie ich skali i zakresu. Myślę, że w tym momencie mamy czym się pochwalić, ponieważ w Polsce od 3 lat jest realizowany program promocji owoców jagodowych. 3 lata wstecz zaczęło się od promocji borówki, a 2 lata temu dołączyła do borówek malina, truskawka, porzeczka czarna, agrest i aronia. Kampania jest prowadzona pod nazwą Power Fruits, czyli super owoce. Ona jest prowadzona przez media społecznościowe. Są organizowane eventy we wszystkich miastach wojewódzkich, polegające na tym, że sezon owoców jagodowych otwiera truskawka. Są robione w wyznaczonych miejscach, w dużych miastach, takie spotkania kulinarne, gdzie szefowie restauracji serwują w danym momencie desery czy też potrawy, na przykład tylko z truskawką. Później przychodzi lipiec i pałeczkę przejmuje malina i znowu mamy otwarcie malinowe i wtedy cała Polska żyje tym, że zaczęły się zbiory maliny w Polsce i są obserwowane desery, potrawy z malinami. Potem przechodzi z koloru czerwonego, przechodzimy na niebieski, czyli bardzo wysoka zawartość antyoksydantów. Znowu historia się powtarza. Potem dołącza do tego czarna porzeczka, dołącza do tego aronia. No i potem jeszcze też krąży gdzieś malina, którą zbieramy w tej chwili w Polsce praktycznie przez 4 miesiące. A więc przez te 3 lata, które prowadzimy tą kampanię super owoców, ewidentnie widać zmianę nawyków konsumentów w Polsce w stosunku do owoców jagodowych. Oni są zainteresowani kupowaniem owoców jagodowych i ich jedzeniem. Można przewrotnie powiedzieć, że dużo nam pomogła sytuacja covidowa, kiedy duża część ludzi zrozumiała, jak ważne jest wprowadzenie do diety owoców i warzyw. Więc mamy w tym momencie kolosalne doświadczenie, jak promować owoce jagodowe i maliny. Także bardzo chętnie podzielimy się z tym i ruszymy na poziom międzynarodowy, bo myślę, że nasz program jest jednym w tym momencie, jednym z najlepszych programów kampanii promocji super owoców na świecie. No właśnie, są takie regiony świata, gdzie ta produkcja ciągle jest bardzo dynamiczna. Patrzę w stronę Ameryki Południowej. Chciałbym zapytać, Antonie, o ciebie. Jak ty to widzisz? Jakie perspektywy na tym kontynencie ma produkcja malin, a może też innych jagodowych? In South America? W Ameryce Południowej? Jeżeli chodzi o owoce jagodowe, Chile, Peru, zaczęło się wszystko w latach 70. Wszystko zaczęło się od borówki amerykańskiej
I ta rozrastała się bardzo szybko. Również w Peru w ciągu ostatnich, nie wiem, tak mi się wydaje, 6-7 lat, kiedy to produkcja dopiero się zaczynała, a teraz są jednym z największych eksporterów borówki. Peru również zaczyna zajmować się maliną. Jak mi się wydaje, jest to bardzo duży potencjał. Zatem jeżeli chodzi o naszą część świata, Chile, inne kraje Ameryki Południowej stają się ważnymi graczami. Jeżeli chodzi o świeże, ale nie tylko świeże, ogólnie rzecz ujmując, wszelkiego rodzaju owoce, które przekazywane są następnie do obróbki w przemyśle. Rozumiem. Rozmawiając na temat owoców przekazywanych do przemysłu, tutaj tkwiąc w realiach europejskich czy polskich konkretnie, mam takie jakby nieodparte wrażenie, że być może ta produkcja przemysłowa musi ustąpić pola produkcji owoców świeżych. Marku, do ciebie takie pytanie. Czy przy tych cenach, które oferuje rynek za owoce świeże, zwłaszcza mam tutaj na myśli te maliny uprawiane w tunelach, które te ceny osiągają naprawdę korzystne, czy myślisz, że jest jeszcze przyszłość w uprawie owoców pod zagospodarowanie przez przemysł? Zanim przejdziemy do odpowiedzi tak na tym, to zastanówmy się, co mówimy, co to są owoce świeże, prawda? Na tym ja zajmuję się, większość mojej pracy zawodowej zajmuje się owocami do przemysłu. Natomiast świeżymi owocami do przemysłu. Proszę sobie wyobrazić, że owoce zebrane na przykład jednego dnia, rano i do południa, trafiają w ciągu kilku godzin do zakładu i są natychmiast przetwarzane. Podczas gdy owoce świeże są przywożone statkami na przykład z Peru albo z Chile i po kilku tygodniach trafiają do nas, do supermarketów, przez drugą logistyczną drogę dystrybucji. Pytanie, które są świeże owoce? Kto zapewnia bardziej świeże owoce, które są dostarczone? Wydaje mi się, że naprawdę kilkugodzinne świeże owoce to owoce zamrożone albo owoce, z których robi się soki i koncentraty. No jest to taki paradoks, prawda, na tym także, że owoce świeżo dostarczone w kilku owoc nazywamy przemysłowymi, natomiast owoce, które leżakują jak dobre wino, są owocami świeżymi. Ale to taka tylko dygresja. Proszę Państwa, oczywiście jest miejsce dla każdego segmentu rynku, prawda, na tym i musi się kierować swoją racjonalnością. Tylko że ta produkcja musi być celowana, prawda? I jeżeli myślimy o owocach do przemysłu, to musimy uwzględniać potrzeby jakościowe przemysłu, ale konkretnego przemysłu. Inne są bowiem wymagania przemysłu mroźniczego, gdzie chodzi o pewne parametry takie, jak na przykład w malinie chodzi, żeby ta malina była cała, żeby była wykolorowana. O jej wizualne aspekty, ale również i smakowe później, no, prawda? I wszystkie parametry związane właśnie z jakością, normalnie zapach, smak, kolor, no i kształt, bo te oczy chyba są najbardziej takie powiedzmy sobie, decydujące o wyborze tego produktu. Natomiast w przemyśle sokowniczym bardzo istotny jest inny parametr, być może kolor, ale tutaj poziom bryksów, czyli poziom właśnie zawartość suchej masy. To są bardzo istotne parametry, ponieważ one świadczą o przydatności i o w końcu ocenie tego produktu. Także no, jesteśmy w stanie tym kierować na tym, tak? Możemy dobierać odmiany i tak to się dzieje w nowoczesnym breedingu, że te odmiany są kierowane pod odpowiednie właśnie potrzeby. Inna malina o innej długości przetrwania jest do przemysłu, do właśnie na rynek świeży, inna do konkretnych tych działań tego przemysłu. Problem jest tylko to, jeżeli ktoś na przykład decyduje na rynek świeży, na tym, prawda, a w końcu dostarcza te towary właśnie do przemysłu, na tym, no to nie te koszty produkcji, nie ta cena, nie te wydajności, no i jest to kłopot właśnie rzeczywiście z pogodzeniem tej ekonomii.
Jeżeli mówimy o przemyśle na tym, to tutaj w większej mierze wspieramy się właśnie mechanizacją tego, dostosowaniem tych kosztów i zminimalizowaniem kosztów cały czas na tym. No, mieliśmy w prezentacji, że usłyszeliśmy, że w Kanadzie, w Stanach 99% malin jest zbierane kombajnami. W Polsce natomiast 100% czarnych porzeczek jest zbierane kombajnami. Gdybym teraz powiedział moim kolegom, producentom polskim, żeby zbierali czarną porzeczkę ręcznie, na tym, no to pomyśleliby chyba, że sobie z nich żartuje, prawda? Na tym, zastanówmy się, jeżeli świat zbiera tą malinę właśnie kombajnami, to czy to nie jest właśnie droga, żebyśmy powinniśmy zminimalizować te koszty i właśnie dążyć do naszej ekonomii, zarobku, ale poprzez optymalizację tej produkcji, czyli to, co jest stosunkowo łatwo zrobić, czyli dobór odmian i zbiór kombajnowy, minimalizacja kosztów, a jednocześnie zapewnienie wszystkich takich warunków, jakie nasz odbiorca wymaga. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to klient nam płaci, prawda? To on wybiera ten produkt, a my starajmy się zrobić taki, jaki on potrzebuje. Tak to wygląda właśnie, takie są proste zasady handlu. Pawle, czy zgadzasz się z tym, co powiedział Marek? Czy rzeczywiście, bo faktycznie myślę, że mamy do czynienia z takim paradoksem w Polsce, że dużo towaru, który trafia, i to mówię nie tylko o malinach, ale sporo surowca, który trafia do zakładów, tak naprawdę robiony jest metodami właściwymi dla owoców, które powinny być dostarczone na rynek deserowy. Czy myślisz, że rzeczywiście wprowadzenie na szerszą skalę mechanizacji zbioru w połączeniu z doborem odpowiednich odmian, takich, które byłyby tutaj przydatne, jest jakąś szansą na uratowanie tej branży w Polsce albo w ogóle w krajach takich jak Polska? To jest temat bardzo szeroki, niewątpliwie. Natomiast zacznijmy może od rynku polskiego, bo ten rynek znam bardzo dobrze i myślę, że w tym momencie polski rynek malinowy będzie się rozwijał w dwóch kierunkach, bezwzględnie. Rynek świeżych owoców deserowych w uprawie bardzo kosztownej, wymagających wielkich inwestycji, bo uprawy pod osłonami, ale pomimo tych wielkich inwestycji i bardzo drogiego zbioru, bo zbiór malin deserowej jest, myślę, że spokojnie po warunkach polskich 50% droższy niż maliny przemysłowej, i to mówię o zbiorze ręcznym. Ale z takiej uprawy owoców deserowych pod osłonami producent ma bardzo wysoką marżę. Nawet pomimo tak gigantycznych kosztów, które ponosi przy uprawie tej maliny deserowej. I to będzie się rozwijało i to jest bardzo dobrze, że będzie się rozwijało, bo powinniśmy dążyć, żeby w Polsce przynajmniej było 50% maliny deserowej, 50% maliny przemysłowej. Tak mi się wydaje. Natomiast wracając do zbiorów maliny przemysłowej i naszych plantacji, które, jak już gdzieś na początku wspomnieliśmy, powstały w połowie lat 70. Na pewno zbiór mechaniczny może uratować akurat polską tradycję produkcji maliny do mrożenia, czy też przeznaczeniem na koncentrat, ale nie zgodzę się z kolegą, że zminimalizuje nam koszty. Broń Panie Boże. Raczej pozwoli nam po prostu zbierać tą malinę dla przemysłu w tych kosztach, które produkujemy w tej chwili. Z tego względu, że żeby utrzymać tą podaż surowca, którą mamy w tym momencie, musimy mieć pracowników, a tych pracowników wkrótce nam zabraknie w tych kosztach zbioru, który mamy na tym poziomie. I jeśli mówimy o tym poziomie kosztów zbioru, który mamy w tym momencie, to kombajn się jak najbardziej sprawdzi, pod warunkiem, że wdrożymy do Polski maliny, odmiany malin przydatne do zbioru mechanicznego i opracujemy model plantacji do zbioru mechanicznego. Taki projekt w tym roku rozpoczynamy. Zresztą go rozpoczynamy z kolegą. Będzie program nadzorowała firma Berry Innovation. Kombajn prosto ze Stanów, a dokładnie to przez Bułgarię, trafił właśnie w dniu dzisiejszym na ziemię polskie. No i następnym etapem będzie przetestowanie go na różnych odmianach maliny w Polsce w tym sezonie oraz stworzenie eksperymentalnej plantacji z różnych odmian, które w warunkach polskich by zdały egzamin do zbioru mechanicznego i zagwarantowały wysoką jakość zbieranych owoców, tak, żeby można było z nich zrobić owoce w klasie IQF, czyli mrożonek wysokiej jakości. Nie mówimy tutaj o zbiorze malin z przeznaczeniem na koncentrat, bo ja tam nie widzę
pieniędzy dla producenta. Pewnie kolega się zgodzi, że jeśli mówimy o malinie przemysłowej, tylko mówimy o wysokiej jakości mrożonkach, na których wszystkie kraje malinowe mogą uzyskać wyższe ceny. To, proszę Państwa, no, różne są asortymenty, prawda? Ja nie wyobrażam sobie zimy bez soku malinowego i ktoś musi ich dostarczyć, także jeżeli są amatorzy, to i są produkty pod nie na tym, także że chyba dla każdego jest miejsce w tym ładnie powiedziane, w torcie malinowym, tak? Dla każdego potrzebującego. Oczywiście, jeśli chodzi o zbiór kombajnowy na tym, no to nie mówimy o jakimś, nie jest intencją obniżanie ceny maliny, prawda? Na tym, natomiast to jest alokacja kosztów. Wmiast cotygodniowego płacenia za zbiór, na tym to inwestujemy w kombajn, który też musi się zamortyzować. No, rachunek jest drogie maszyny po prostu muszą być rozliczane przez kilka lat na tym, tak? Na tym, no, ale to już jest ekonomia i rzeczywiście no, gorąco kibicuję temu, żebyśmy tutaj wprowadzili właśnie te metody, ponieważ osobiście obydwaj uważamy, że to jest chyba jedyna metoda, żeby odwrócić tą tendencję spadkową, którą mamy w malinie. A mamy naprawdę przepiękne tradycje. Od 1974 roku jesteśmy naprawdę, naprawdę tą malinę pracujesz. To już ponad 50 lat, prawda, tych działań, tej produkcji i no, nie doprowadźmy do tego, żeby ona zniżała się. Tą tendencję możemy odwrócić. Przypominam, że nigdzie na świecie nie ma takiej właśnie infrastruktury przemysłu przetwórczego i tak naprawdę dobrego przemysłu przetwórczego, jaki jest w Polsce. Tak, to prawda. Szkoda byłoby gdzieś to wszystko zarzucić, poniechać. To są dekady, to nawet nie lata, to dekady różnych starań i dochodzenia do pewnych standardów jakościowych, też ilościowych i także mam nadzieję, że wprowadzenie kombajnów, które nie są tak naprawdę tanie, czy to w zakupie, czy w najmie, moim zdaniem nie powinno się przełożyć na obniżkę cen. Raczej na obniżkę kosztów, tu się zgadzam i traktuję to po prostu jako drugi oddech dla tej branży, możliwość jej zapewnienia jej przetrwania, a może i rozwoju, kto wie. Ale na razie zróbmy ten pierwszy krok. Nie mogę się doczekać. Wiem, że też nasze czasopismo Jagodnik będzie zaangażowane w pokazywanie tych efektów prac, których się podjęliście. Miejmy nadzieję, że przyniosą one zamierzone skutki. Pawle, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Obiecałem jednemu z naszych widzów, że je zadam. Było takie pytanie w trakcie wystąpienia kolegi z Serbii dotyczące zbioru mechanicznego odmiany Villamette. Jak byś to widział? Bo ta odmiana dominuje w Serbii. Jak tam w ogóle to wygląda, jeśli chodzi o te zbiory mechaniczne? Czy to jest dobra kreacja do takiego pozyskiwania owoców? Myślę, że tutaj więcej na ten temat powiedzieliby pewnie koledzy z Serbii, natomiast z własnych doświadczeń, zarówno z polskiego podwórka, jak i też z bałkańskich moich wyjazdów do zaprzyjaźnionych kolegów malinowych. Oczywiście Villamette daje się zbierać kombajnowo. Jest to jedna z pierwszych odmian, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych i została wykorzystana do zbioru mechanicznego. W porównaniu klimatycznym Polska i Bałkany na pewno jakościowo i pod względem możliwości zbioru mechanicznego tej odmiany to kraje bałkańskie są uprzywilejowane bardziej niż Polska, ponieważ mają lepszy klimat i ta odmiana faktycznie tam lepiej się zbiera kombajnowo, ale również w Polsce są plantacje odmiany Villamette, które powstały już dobrych kilkanaście lat temu, które są zbierane kombajnami, dosyć prymitywnymi, ten zbiór nie, znaczy źle powiedziałem, nie do końca może dostosowanymi do tych plantacji, natomiast zbiór się odbywa i można go prowadzić. Chciałbym to pytanie też skierować na Ukrainę. Chciałbym zapytać o to, w jaki sposób tam zakładane są plantacje, czy też zbiór kombajnowy jest brany pod uwagę, czy raczej będzie on realizowany ręcznie.
Zawsze nam tutaj w Polsce wydawało się, że Ukraina to taki rezerwuar siły roboczej, że macie bardzo dużo pracowników, ale pojawiają się takie doniesienia, że może to wcale nieprawda. Więc jeśli mógłbym to pytanie skierować do naszych wschodnich sąsiadów, to będę bardzo wdzięczny za uzyskaną odpowiedź. Wygląda na to, że chyba jeden z uczestników nam się wykruszył. W takim razie prośba do Antonio. O, przepraszam. Yes, you lost me. I have issue with connection. That is why I switched off my video camera. Z państwem musiałam zestartować komputer i kamerę. Słyszałam niestety tylko część pytania, ale zdaje się, że rozmawialiście państwo o zbiorze ręcznym, a zbiór z użyciem kombajnów, czyli szerzej mówiąc o mechanizacji. Faktycznie mamy problem z siłą roboczą, mimo tego, co się może wydawać. Wydaje się, że większość naszych pracowników wyjechała już do prac sezonowych za granicę. W 2020 to był rok bardzo dobry dla naszej branży, ponieważ bardzo dużo ludzi wróciło na Ukrainę i mogło zająć się zbieraniem ze względu na problemy z mobilnością spowodowaną COVID-em. Więc mieliśmy pewną stabilizację. W tej chwili ten sektor prywatny się rozwija. Jeśli chodzi o owoce, też dosyć szybko. Może nie tak szybko jak w Polsce, ale mamy pewne problemy związane choćby z dostępem do finansowania, do pożyczek. Jeśli w ogóle jakieś pożyczki są dostępne, to są dosyć drogie, więc nie wszystkich rolników stać na przykład nowy kombajn. Tak, rozumiem to. Rzeczywiście problemy z dostępem do kapitału ograniczają działania nasze tutaj też w Polsce i myślę, że chyba wszędzie na świecie. Skoro mówimy o światowym tutaj rozwoju wypadków, to chciałbym prosić prezydenta IRO o nakreślenie takiego możliwego scenariusza, tego czego możemy się spodziewać w nadchodzącym sezonie, a także może w kilku kolejnych latach. Yes, thank you very much. Understand that this question is regarding the... Rozumiem, że to pytanie dotyczy też kwestii zbioru maszynowego w przyszłości. Jak to może wyglądać? Wszystko zależy od rozmiaru uprawy. Na pewno jeśli chodzi o Chile, dominują gospodarstwa mniejsze, rozdrobnione, a przede wszystkim, jeśli spojrzymy na statystyki, są to gospodarstwa poniżej 2 hektarów, a bardzo dużo też gospodarstw do hektara, więc nie ma możliwości, nie opłaca się to. Mówię o nabyciu czy wynajmie nawet kombajnu do zbioru. Natomiast są pewne czynniki w Chile, które wskazują, że możemy mieć do czynienia z tendencją do powiększania farm. Być może wielu farmerów będzie gotowych przestawiać się na produkcję owoców miękkich. Co za tym idzie, będą zainteresowani nabywaniem maszyn czy automatyzacją. Zresztą jest też problem z siłą roboczą, ze zbiorem ręcznym, tym bardziej w erze pandemii. Więc ta tendencja jest chyba widoczna na całym świecie, nie tylko w Chile, czyli poszukiwanie sposobów przejścia na większą automatyzację i
W związku z tym przygotowywanie odpowiednich odmian, które się do tego nadają. Więc widzimy to i w Stanach, i w Polsce, w Serbii, w Kanadzie. Szukamy sposobów, żeby dobrać tak odmiany, by dało się je łatwo zbierać maszynowo. W efekcie są takie maszyny, które nie są bardzo drogie, które są na pewno prostsze w obsłudze, w utrzymaniu. Także to zależy od możliwości farmera, ale na pewno ten trend już obserwujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję tym uczestnikom konferencji, którzy byli z nami zdalnie. Dziękuję prezydentowi IRO Antonio Dominguezowi. Dziękuję i do widzenia. Bardzo dziękuję, że była z nami Iryna Koktina z Ukrainy. Dziękuję serdecznie za udział w tym spotkaniu prasowym. Thank you. I was glad to be here. Że mogłam też wziąć udział. Dziękuję za zaproszenie. I dziękuję tym panom, którzy zdecydowali się być tutaj dzisiaj ze mną. Byli to Paweł Krawiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Marek Pawlanka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, że wytrwaliście z nami cały dzisiejszy dzień. Poświęciliście go na spotkanie, na rozmowę o malinach, na dyskusję o tym, co było, co jest i co być może. Jutro też bardzo interesujący dzień. Proszę być z nami i proszę sprawdzić, o której zaczynamy. Jeśli chodzi o to miejsce, gdzie Państwo jesteście, widzę tutaj, że uczestnicy są z całego świata, więc no, trzeba to po prostu ustalić w oparciu o strefę czasową. Warto być od samego początku do samego końca. Będziemy tutaj z Państwem jutro. Już dziś serdecznie zapraszam i życzę miłej, spokojnej nocy. Do widzenia.